mamy fajnie zorganizowane, jeśli chodzi o sprzęt, o salę, nie ma żadnych problemów, tak jak były powiedzmy w tamtym roku. W piątek będziemy mieli jeden trening już przed samym pucharem w niedzielę. Jedziemy tam po to, żeby ten puchar wygrać jak najbardziej, przywieźć tutaj do Szczecinka dumę. Trener został z nami z poprzedniej rundy, trenerem jest dalej Robert Haziak. Jeśli chodzi o przygotowania takie bardziej mentalne, pod względem organizacyjnym, ogólnie jako całokształt, myślę, że jak najbardziej jesteśmy na bardzo dobrym poziomie, lepszym niż mi się wydaje w tamtym sezonie, chociaż tamten sezon też był bardzo dobry pod tym względem. Myślę, że tutaj najbardziej wpływa na to organizacja. Organizacja, wszystko mamy dopięte na ostatni guzik, mamy fajnie zorganizowane, jeśli chodzi o sprzęt, o salę, nie ma żadnych problemów, tak jak były powiedzmy w tamtym roku. W piątek będziemy mieli jeden trening już przed samym pucharem w niedzielę. Jedziemy tam po to, żeby ten puchar wygrać jak najbardziej, przywieźć tutaj do Szczecinka dumę. Trener został z nami z poprzedniej rundy. Trenerem jest dalej Robert Haziak, znany w otoczeniu również jako Hadzi. Kluczowi piłkarze zostali tak naprawdę wszyscy z tamtej rundy, a nawet przybyło nam nowych piłkarzy. Także tutaj mówimy o kapitanie, oczywiście Wojtek Gersztyn, tak? Łukasz Kościan, Drabik, Szprycha. To wszystko są znani piłkarze nam tutaj w okolicy. Także wszyscy ci, którzy byli z nami, pozostali, a nowych osób przybyło. Jeżeli ktokolwiek jest zainteresowany, żeby jeszcze nas wesprzeć, czuje się na siłach i chciałby spróbować swoich sił, to oczywiście też zapraszamy na treningi. Treningi są otwarte w każdy piątek o godzinie 19, półtora godzinki fajnego treningu, troszeczkę meczu. Można się spotkać, porozmawiać i fajnie spędzić czas.